Wiele lat temu dwie cząstki atomowe oddzieliły się od siebie w odległej galaktyce. Mimo takiej odległości natychmiast się ze sobą komunikują. Jak? Wedle nauki to nie jest możliwe. Każda najdrobniejsza cząsteczka świata jest połączona z innymi. Nie ma granic. Granice określają tylko nasze możliwości. A gdy zdobywamy tę wiedzę, staje się ona nauką. Tysiąc lat temu napisano w Upaniszadach o prawdziwej nauce przyszłości. Każda cząstka wszechświata przygląda się nam w tej chwili, jakby były świadome naszego istnienia na tym świecie. Jakby wszystkie te cząsteczki zebrały się razem i zaplanowały stworzenie tego cudownego świata. Świata, w którym możemy się narodzić. Jesteś tu, dlatego świat istnieje. Jeśli nie istniejesz ty, nie ma też świata. Jest tylko jeden sposób, by poznać ten świat pełen tajemnic. Poznanie duszy. Tylko to jest losem każdego człowieka. W dzisiejszych czasach najważniejszym pytaniem dla nauki jest to, czy w ogóle istnieje rzeczywistość fizyczna. Ten dziwny świat jest postacią Boga. Istnienie wszechświata dowodzi istnienia Boga. Czy to wszystko iluzja? Czy nie ma nic? Nie. Oni zapomnieli. Myślę, że są inni niż wszechświat. Dlatego stoją na skraju zagłady. Potrzebują mądrości. Mądrość leży w naturze człowieka. Słucham, rozpoznaj swoją naturę.